Witam Was serdecznie. Przyszła paczka, duża paczka od Łukasza Szczygielskiego. Ja myślę, że to jest to, co jest. Pokazywałem Wam gry. Duża paczka, proszę bardzo. I pan Łukasz Szczygielski mówił, że Xbox ma do mnie przyjść pierwszy. No zobaczymy, czy to jest to. Mam nadzieję, że to jest to. Bardzo dobrze zapakowana. Została nadana w czwartek. Dzisiaj mamy poniedziałek, no to wszystko szło. Zobaczymy, co to będzie, nie? Oj, no co będzie? No na pewno będzie odpakowanie teraz, a później będzie sprawdzenie, czy ogólnie Xbox jak się spisuje. No i jeżeli będzie się spisało dobrze, w co wierzę i nie mam pewności, i znaczy mam pewność, że nie będzie działo, to wtedy wiadomo, podłączamy pod grabber i robimy filmiki z gier, które posiadam, które gdzieś na poprzednim filmiku. Widzimy, jest tam jeszcze opakowanie, dobrze. Musimy to wszystko przycinać. Nie potworzyć, o, dobrze. Przesuniemy książki, które zostały tulipany. Stałem tak, żeby stały do odnowy. No, listonosz był jakieś 10-15 minut temu. Zobaczmy. Mamy to otwarte. Reklamówka jedna. Druga, żeby wiadomo. Uzupełnienie, nie? No i trochę folii bąbelkowej. I jest jakiś rachunek, 99 zł. Co to jest? To jakiś znalazł tutaj przypadkiem paragon w ogóle nie dotyczący tego, co przyszło. No i dobrze, weźmy dodatkowe przesyłko, żeby położyć Xboxa i będziemy wyciągać pudełka, tam co tam mamy. Bo wiem, że już jest Xbox, zaraz wiecie do czego, wiem. A, mimo że przepraszam znowu. Tak, no bo dobra, nie ściągamy. Jedziemy tak na żywca. A więc tak. Pazik od Xboxa. To jest chyba ta mniejsza edycja, mi się zdaje. To jakieś tygałki są takie mniejsze, nie wiem. Mówię, że miałem tylko jednego pada w rękach od Xboxa. Od Xboxa nigdy nie miałem. Nie wiem, czy to jest ta pierwsza edycja, czy ta druga, ale chyba ta pierwsza, bo tutaj są jeszcze. Widzicie, istotne na karty pamięci. No przyciski ja sam działają świetnie, zaraz tutaj zobaczymy, o, będzie lepiej. Działają, no działki chodzą fajnie, stawiam nasz dopór, krzyżak jest ok, przyciski te chodzą. No te mnie denerwują czasami przyciski, ale triggery muszę pochwalić, są, widzicie, trzymamy tu. Triggery są zawsze wydłużone. Tutaj sprężynka tu? Cisza, nie wiem. Może być coś nie tak, ale nie ma loga. No, gdzieś pad jest ok. Nie pamiętam, czy miałem tego pada, czy innego. Chyba miałem większego, mi się zdaje. W tamtym Xboxie. Nie pamiętam już, co miałem kiedyś. Miałem kiedyś Xboxa. O! Ja miałem tego pada. Z dużym nogiem, pierwszą edycję tego wielkoluda miałem, tego z dużym nogiem miałem, tego właśnie pada, tego miałem pierwszego, no właśnie tak, to były te pierwsze pady, które były do pierwszych e-boxów. Ja miałem z tym padem właśnie, też są wersje, to tam to jest druga edycja. Nie wiedziałem, nie myślałem, że bo tam to mają być te karty pamięci, a to są te wielkie, ciężkie pady, gałki analogowe są ok. Trochę by zużyta, ale ona stała dobry opór, ta też. Przyciski są lepiej ułożone niż tam. Przynajmniej te chodzą jakoś tak inaczej i łatwiej się je naciska niż tu schodzić w dół, nie? Bo możemy trzymać i wziąć palce wyżej. Triggery są oczywiście też takie. I ten pad, ten, jest o wiele cięższy od tego. I jest o wiele większy. Zobaczcie. Widzicie? No tak, o. Wielkością.
I tutaj mamy start i select niżej, znaczy back niżej, a tu mamy back i start po boku. To są te pady, są jakoś cięższe, większe, one są lepsze. Lepsze od tych mniejszych są. Może mogę wam teraz jeszcze powiedzieć, bo leżą mi lepiej w rękach. Mamy jeszcze podobno dwa pady. Zobaczymy, które to są. Aha. Drugi pad to jest ta mniejsza edycja, też bez loga. Ale nie, tutaj jakoś wszystkie były lepiej, ale tak na dół mi schodzić to niewygodnie jest. Gałki stawiam dobrze. Opór. Przyciski też tu. Działa, tutaj nie szło tego przyciśnięcia, co tam przy tym padzie. Może tam jest sprężynka tego poluzowana, ale ja nie będę ich rozkręcał. To jest druga edycja pada. Chyba mamy ponownie pierwszą jeszcze edycję. Tak, jest pierwsza edycja pierwszego pada. I to jest jeszcze taki kabelek dziwny. Tu jest USB, a tu jest jakiś dziwny kabelek. Pierwszy raz takie coś widzę. Co to cholera jest? To jest tak bardziej jakby to... nie wiem. Pierwszy raz coś takiego widzę. Nie spodziewałem się. Przyznam szczerze. Okej, okay, tutaj jest pad też. Gałki, dobry opór. Krzyżak. Krzyżak jest tutaj skopany, można powiedzieć. Taki nietypowy trochę, ale da się tak grać. Ale właśnie o tym wejściu mówiłem. Dziwne trochę jak dla mnie. Dziwne. Pierwszy raz się z takim spotykam do Xboxa wejściem. Bo tutaj przy tym padzie małym, no jest USB, nie? Takie to zmodyfikowane. Tu tym małym drugim też jest to zmodyfikowane USB, to bo to byłoby zmodyfikowane USB. No i w tym dużym drugim też jest zmodyfikowane USB. No a w tym kurczę nie wiem co to jest. Pierwszy raz się z tym spotykam. Dziwne trochę, no to dziwne. Naprawdę dziwne. No kurczę. Zaskoczony jestem, nie wiem jak to podłączyć, trzeba będzie pokombinować. Zobaczymy. W końcu dopiero przyszło. Może doczytam gdzieś na internecie, co to cholera jest. Jak to podłączyć. Dobra, pady już mam pakowane. Leżą z boku. Co my tam jeszcze mamy? Kabel wideo. Widać. Kompozyt czy cincze. Właśnie, to mi się podobało w Xboxach. Jak dostawaliśmy PS2 i mieliśmy takie zakończenie, mieliśmy zwykłe białe końcówki, a są tak jakby pozłacane, czy to jest miedziany kolor, nie wiem, no podobało mi się te końcówki po prostu. Pamiętam, tamten kablu od Xboxa były takie końcówki właśnie. Co my tu mamy jeszcze dalej? Kabel zasilający. Tak jak do PS2, zwykła ósemka. No i teraz klucz całego programu. Ciężkie to bydle jest. Xboxy były ciężkie. Wyciągamy folię bąbelkową też na dół. I doszliśmy do naszego programu. Głównego bohatera. Czyli Xbox. Jak to się mówiło. Jak to kolega określił? Set-top box to takie ciężkie. Jak miałem, pamiętam, pierwszy Xboxa, set-top box. Wczoraj był. Kupę myślał, że już jest. Ja myślałem, że my... też myślałem, że będzie, nie? Już tego przed weekendem, ale dobrze. Jest teraz, to ten weekend. Z kumplem pogramy. Zobaczymy. Pogramy we dwójkę. Może od razu filmiki z nim nagramy z kolegą. Oj, będę ciężkie. Zaraz go pokażę całego. Dobra. Tutaj. Krześle dalej odsuniemy. Okej. Okay. Tacy jest. I jest. O, nasz klocek. Czyli gwóźdź programu dzisiejszego. To jest od tyłu.
Zobaczmy, co ten potwór ma od tyłu. Od tyłu on ma tak. Nie za wiele. Ethernet, zasilanie, znaczy Ethernet, wideo i zasilanie, czyli standardowo. Nie ma jakichś niepotrzebnych wyjść. Z przodu napady wejścia, przycisk wysuwania płytki, przycisk zasilający. No i to wszystko do Xboxa, co mogę powiedzieć. Znaczy no, będę testował dwa pad na pewno, obydwa. Zobaczymy, który mi się będzie lepiej grał. Pamiętam, że ten duży grałem się lepiej. No ten pad tutaj pewnie będzie testowany, no nie wiem, ktoś będzie musiał, jak kolega przyjdzie grać z tym mniejszymi, bo one mają normalne wejścia USB. Normalne takie wejścia USB i ten duży jeden ma normalne wejście USB, chyba ten. Tak, i ten. I nie ten, przepraszam. Nie, ten chyba ma normalne wejście, tak? Zaraz zobaczymy, bo kurczę, są dwa takie duże. Ten duży. Tak, ten duży ma normalne wejście USB, co go ubożyłem na górę. A ten ma jakieś... Wygląda mi to na USB, ale... Jakieś, ale dziwnie obudowane. Tak jakby... Myślałem, że to jest jakiś kabel antenowy z początku, ale... Że wyciągnąłem, ale... Kurde, nie widziałem takiego USB tutaj. Poza tym... To jest chyba... Nie, to są numerki 1, 2, 3, 4. Nie wiem, jak to podłączyć, bydle. Nie, będę musiał się pana Łukasza Szczygielskiego spytać, jak to działa na jakiej zasadzie. Bo tu żadnego wejścia z boków ani od tyłu nie ma na to ustrojstwo. Nie, to wygląda na kabel modyfikowany jakiś był. Nie wiem, do czego był odłączony. To mi wygląda na mikro USB, ale cholera. Albo przejściówkę trzeba mieć. Albo. No przejściówki tam raczej żadnej nie ma. Xbox jest trochę zakurzony, bo był nieużywany sporo czasu. On jest przerobiony, to ogólnie są emulatory wbudowane, znaczy wgrane w niego, nie wbudowane. No szkoda, że ten pad jest też taki, ale cóż, Xbox w końcu, nie no. Za darmo to dostałem, więc nie mogę narzekać, nie? Przecież jest super. Xbox to jest, wiadomo, PlayStation 2 już było czas na Xboxa, nie? Rywala największego tej generacji. No to wiadomo, kabielek zasilający i wideo, nie? I co o tym Xboxie wam powiem jeszcze tak. Krótka historia. Ja go kupiłem, pamiętam, pierwszego, nie tego, bo tego dostałem w prezencie. Jeżeli będą chcieli, oczywiście zwrot, ja go zwrócę, bo to nie ma żadnego najmniejszego problemu, nie? Chodzi o to, że pierwszego Xboxa kupiłem za 80 zł z 4 grami. To był Desert Storm 1, Desert Storm 2, Simpsons Hit and Run i Simpsons coś jeszcze. Nie pamiętam już. Simpsons Hit and Run i Simpsons Rally czy jakoś tak. Czy Racer, nie pamiętam. Już wiem, że były dwie gry z Simpsonami i Desert Storm 1 i 2. No i potem miałem jeszcze dokupione dwie gry. Już cholera, nawet nie pamiętam co, chyba Brothers in Arms. Nawet nie pamiętam, już, przepraszam, pamięć już nie ta. To było w roku 2008 albo 2009, przepraszam. Tak, to było po wojsku, w 2009 roku. To było po wojsku, jak kupiłem pierwszego Xboxa. Bo to i 15 lat temu, więc nie za bardzo pamiętam. Miałem go krótko bardzo. Może do kuzyna zadzwonię, żeby te gry mi podrzucił, bo on ma jeszcze tego Xboxa. Ale no i nie gra, nie ma tego dużego pada, żeby go podrzucił. I gry, żeby podrzucił, może zadzwonię tam. Więc zobaczmy, czy dobrze mówię, co miałem na niego. No teraz wiecie, jak mam 12 gier, nie? 4 od pana Łukasza Szczygielskiego. No okazałoby być Łukasz, no. Albo Szczygi, no ale... Szanuję. Ja mówię do niego pan, bo on, wiadomo, dorosły jest, dzieci ma, żonę też pewnie ma i każdemu człowiekowi, nieważne czy jest żonaty, czy nie, czy ma dzieci, czy nie,
Jeżeli się go nie zna osobiście, mówi się na pan i już, nie? Ja tutaj znam ludzi osobiście dużo też, nie? Tutaj, ale zawsze mówię, dzień dobry, pani Renato. Nie mówię, cześć, dzień dobry, Renato, tylko dzień dobry, pani Renato. Tak zawsze, nie? Mimo, że mieszkam tutaj z nimi już, od urodzenia tu nie mieszkam. Mieszkam tutaj z nimi 35 lat w tym roku minie, w maju. Ale mimo wszystko mówię, tak należy, nie? Do tych młodszych takich po 40 mówię dzień dobry panie Renato, czy tego, a do zwykłych ludzi starszych mówię dzień dobry, nie mówię cześć, dzień dobry panie Kaziku, nie? On ma już 70 lat prawie, no i będą mówić panie Kaziku, nie? Mówię dzień dobry już, nie? A tutaj dzień dobry panie Renato i takie rzeczy. No i zacząłem o tym, nie? Nieważne czy masz dzieci, czy nie, ale szanujmy się, jeżeli się nie znamy osobiście. Też mam dużo znajomych, z którymi, to są już znajomi, nie? Z którymi się raz spotkałem, czy dwa, ale to mówię cześć, cześć, nie? Pana Łukasza Szczygielskiego nie znam osobiście, ale wydaje się fajnym facetem. W sensie, że spoko się z nim rozmawia i ogólnie. No i teraz tak, ja to podłączę sobie, sprawdzę, jak to działa, gry, czy gry działają dobrze. Też mogą być gry porysowane i nie wiem dokładnie. Te z folii nie wypakowywałem, jeszcze nie wiem jak one wyglądają nawet. Też sprawdzę. I jeżeli wszystko będzie ok, no to wiadomo, Grabber, X, gry i jedziemy. I zobaczymy, jak to wszystko działa. Dopiero jak sprawdzę gry, zacznę się zajmować emulatorami. Rozumiecie? Najpierw pierwsze gry, a potem emulatory. Tutaj podobno jest Mortal Kombat 1, 2, 3 i Trylogia. Nie wiem jak się gra w Mordobicia na tym padzie, bo nie grałem. Może Simpsons Hits and Run, ale nie wiem. A właśnie, Hit and Run i Simpsons Wrestling było. Dobrze. W Simpsony grałem właśnie w wrestlingie. Na wrestling tam. Ale to było, wiadomo jak to wyglądało, nie? No, to wyglądało tak jak wyglądało. No i tego, no i tego, no i... Wiecie, jest taka jedna gra, nie wiem, ona była chyba na PlayStation, na PC-ta. Właściwie dwie gry są, które chciałbym zagrać jeszcze raz. Bo w jedną grałem, drugiej nie widziałem nawet na oczy. Pierwsza, jaka mi się marzy na PlayStation albo na PC-ta, żeby dostać wersję, no to jest Celebrity Deathmatch. Była taki program, na MTV to leciało chyba pół godzinki zawsze, czy godzinkę. I tam było to jak wrestling, tylko że były plastelinowe postacie różnych aktorów, różnych tam celebrytów, nie? Na przykład oglądałem wersję, gdzie Madonna walczyła z Michaelem Jacksonem. Oglądałem, gdzie jakiś kucharz z sześcioma rękoma walczył z ziemniakiem, nie? Który miał ręce i nogi i mówi, ziemniak chciał, nie jestem zwierzęciem, jestem ziemniakiem, nie? No, potem oglądałem, jak Dolly Parton walczyła z Jennifer Lopez. Oczywiście Jennifer Lopez atakowała swym tyłkiem, miała rozbudowany Dolly Parton biustem. I Jennifer Lopez wygrała. Z Jacksonem to wygrała Madonna. Bo Jackson jakieś morfowanie z jakiegoś tam filmu czy teledysku robił i się zamiast potwora zmienił się w myśli i Madonna go zdeptała. Potem Beastie Boys w robocie walczyli z Backstreet Boys, którzy też mieli robota, nie? Na dużej rozbudowanej arenie. Z ziemniakiem i tym kucharzem wygrał ziemniak. Bardzo śmieszne. Nie, że to było ciekawe, tylko to było po prostu śmieszne i zarypiste teksty leciały. To chyba nawet było na polskim MTV, potem po polsku tłumaczone z lektorem. Nawet nie pamiętam dokładnie. Ale nie, że oglądałem to na anglojęzycznym, nie? MTV. Bo dosyć dobre było. No i była gra na tam podstawie tego też. Bo pamiętam, było. Miałem to było 20 postaci było. Miałem to na PC-ta. I ja grałem, długo co nie grałem, bo potem wyleciało to z dysku. Bo o formach myślałem, że 6 miałem to 100 rentów, poszło wszystko z dysku. Niestety, zdążyłem tego nagrać na płytę i potem już nie mogłem tego znaleźć, bo 100 rentów to miałem. I potem widziałem to, było chyba w Playu albo w Kliku którymś, czy w jakiejś innej gazecie było właśnie to. I jak poszłem do domu po pieniążki, wtedy to jeszcze było 2000 któryś ten rok, przyszłem, już tej gazety nie było. I wtedy zakupiłem chyba komputer Świat Gry, bo czy coś, z Grom Gore. Takie. Później o tym powiem trochę. No i nie, ale pamiętam, że jak miałem to jeszcze na dysku z torrentów, to grałem. Jak ona miała na imię, nie pamiętam dokładnie teraz. Ona grała w Czarodziejkach.
najstarszą siostrę. I grała też Beverly Hills 90210. Tą siostrę bliźniaczkę tego Brendona, ona Brenda się nazywała. Taka brunetka. Ona występowała też właśnie w Czarodziejkach. I Czy się boisz? Taki program był na polskim tym kanale. I ona to prowadziła. Nie pamiętam już dokładnie nazwy. Ona była taka dosyć ładna dziewczyna to była. Teraz już wiadomo, po 40 to, czy po 50, ona już dalej wygląda ok, ale już nie tak jak kiedyś, nie? To było na niemieckim kanale, to się nazywa Duchat Angst. Czy masz stracha? No, czy masz stracha? Bo w angielskiej wersji to nie widziałem, najpierw widziałem na niemieckiej. Niemiecka była przegięta w kolosalnie, pamiętam. Potem widziałem amerykańską i chyba polskie też coś było. Czy masz stracha? Czy się boisz? Czy się przestraszyłeś? Jakoś tak to było. Takie coś to było i pamiętam to. Ona tam właśnie. Tak, taka tam występowała, brunetka taka. I właśnie nią grałem. To ona właśnie to była w momencie, kiedy ona występowała, Czarodziejka ta gra wyszła. I ona miała, tam były fatality w tej grze. Ona miała fatality takie, że różdżką machała, pojawiał się kocioł z jakimś tam zielonym rządkiem. Ona rzucała tam tego, przykrywała pokrywką. Po chwili odkrywała pokrywkę. I jak koleś jeszcze żył, to przykrywała, nie? I wtedy było buchanie płomieni i potem odkrywała i był tylko szkielet, nie? Z kolesia. Takie dosyć. Też i postacie nie były. Były trójmiarowe, ale były wykonane na modłę tych plastelinowych. Czyli przypominały te co plastelinowe, nie? Zajebista gra. A drugą grą taką też, ale to dla dzieci już bardziej można powiedzieć, ale mi się podobała. Jak widziałem demo, jej widziałem. Demo, ale nie grałem, tylko widziałem. To było Tom i Jerry Enter Fist of Cat, czy jakoś tak, czy Enter Fist of Pury. Tom i Jerry wejście kota, o tak to się nazywało po polsku. I tam był Tom, Jerry, ten pies duży Spike, mały ten piesek i tam jeszcze jeden kot tam były. Było po prostu, kaczuszka ta była, menażeria tych potworów z Toma i Jerry'ego, nie? Potworów. Postaci z Toma i Jerry'ego, nie? No i to była taka biatyka. W kuchni można było walczyć na podwórku, pamiętam, tam była jedna plansza właśnie w kuchni, gdzie można było różne rzeczy użyć i do wyboru był tylko Tom i Jerry. Bo to było demo, nie? A tam czytałem jakie postacie, czy są w pełnej wersji tego, nie? Bo to była recenzja też gdzieś tam. Zostało chyba 7 na 10, a tamto Deadmatch dostał chyba 6 czy też 7 na 10. Gry nie były jakieś super ładnie ekstra, ale były po prostu takie, żeby działały na PlayStation na PC-tach, nie? W tym czasie. No i to były fajne. Nie wiem, czy to było, czy na konsole wyszły konwersje z PC-tów, czy na PC-ty wyszły konwersje z konsoli. Nie wiem, jak to było dokładnie, nie? Bo weźmy sobie tak pod uwagę, że to, co było na konsoli, wychodziło na PC-ta, było wiele razy gorsze. I potem to, co wychodziło z PC-ta na konsoli, było dobre, ale mimo wszystko na PC-cie prezentowało się lepiej. Tak na przykład było z Biofrix. Na Nintendo 64 było, na PlayStation było i na PC-ta było, i zostało chłodno przyjęte na Nintendo 64, na automaty i na PlayStation było chłodno przyjęte. Było, na PlayStation było dobre, ale przekrywało z innymi tytułami. Na Nintendo 64 no to niby tam kurwa animacja i coś jeszcze, grałem na emulatorze tylko. No, mało krwi było po prostu, bo ta gra była krwawa, nie mówię, powiedzmy sobie. Na automat nie widziałem, no i na swojego pierwszego PC-ta miałem, to chyba pierwsza styczność z tą grą. Zajebista gra, no. Mortal Kombat to czwórkę miałem i też mi kumpel przyniósł czwórka. Leżała w kącie tyra z kumplami na 18 pamiętam. Nie dość, że wypiliśmy sporo, to jeszcze graliśmy w dwóch na kompie na jednej klawiaturze albo pojedynczo i kurde graliśmy w to. Kompel mówił, może Mortal Kombat 4, ja daj Mortala, spokój, gramy w to. I tłukliśmy do upadłego. Aż kurde, chyba jak 18, bo to było tak, że 18 miałem z minami mamy i taty, bo mieli 18-19 zaraz, a ja miałem 21 urodziny. I 18 to była sobota, 19 była niedziela i wszystko zrobiliśmy razem. Czyli rodzice byli w dużym pokoju, my byliśmy w mniejszym. Byłem ja, mój kolega z Białego Boru, który chowaliśmy skuter, bo podobny skutera był. To było HP Baxtera. Rafał był. To był kolega, taki, z którym się znałem od dawna. I był jego kumpel, czyli mój kumpel, to potem Daniel, chowaliśmy na niego łatek. Było trzech moich kuzynów, Sebastian, Piotr i Radek. Chociaż Radek był mały wtedy. Miał chyba 6-7 lat. Czekajcie.
Nie, on miał 9 lat. No 9 lat, bo to mały jeszcze. Kuzyni tam mieli 15, 13, a kumple mieli 8. Ten kumple Mariusz miał 18. Ten skuter tam się mieli po 17. No i były dwie dziewczyny. Dziewczyna Rafała i dziewczyna Daniela właśnie, nie? Dziewczyna Rafała miała 15, dziewczyna Daniela miała 14, nie? Bardzo lubię te dziewczyny w tym sensie, że fajne koleżanki to były. Potem się porozstawali, ale to szczegół, tam z żadną dziewczyną nie próbowałem więcej, bo porozstawałem się ze swoimi chłopakami, ja byłem tylko ich kolegą dalej. Nadal, nie? To, że na przykład znam jakąś parę i się z nimi koleguję, potem dziewczyna czy chłopak zostawi dziewczynę, przestanę się z nimi kolegować, nie? Kolegowałem się z tymi dziewczynami, z tymi wiadomo, moimi kolegami, nie? Przecież się znaliśmy, nie będę dał, że o, ty tutaj się pokłóciłeś z tym, to ja nie będę z tobą gadał, nie? No, no jakby jakieś przegięcia były, że tego, no to tak, nie? Potem pamiętam, dziewczyny poszły do szkół średnich, koledzy tam zaczęli szkoły średnie pracować, też no to się tak pourywało kontakty, nie? A to robi swoje, potem pamiętam, zdałem wieczór sobie maturę, dyplom obroniłem, pracę dyplomową. Chodziło o szkoła mechaniczna, a pracę dyplomową broniłem z informatyki, nie? Co my robiliśmy? Nagłośnienie w sali komputerowej, no. Taka obrona pracy dyplomowej. Pamiętam, to 300 zł mieliśmy. Bo 300 zł max mogliśmy wydać, nie? Wtedy nam nauczyciele postawili, że więcej nie wolno. I mieliśmy kupić wzmacniacz, dosyć duży i kolumny 5.1. Znaczy mówi, słuchajcie, na to bo nie starczyło tyle pieniędzy, ja to załatwię taniej, że się zmieścicie do 400 zł, a resztę wydacie na kable i korytka, żeby to wszystko podłączać. Tak tam oczywiście załatwił, bo tak byśmy się nie wyrobili, bo z młodych dwóch, ja i Łukasz, z miastka w ogóle pozdrawiam, jeżeli to ogląda. No i tam założyliśmy nagłośnienie, nagłośnienie jest do tej chyba pory, może zmienili, nie, tam w szkole tej dawno już nie byłem. Nie byłem od 2007 roku w tej szkole chyba nie byłem. No nie byłem. 13 lat już w tej szkole nie byłem. Bo to się bardzo pozmieniała. Nie wiem, kurde, cholera wie. Tam mój kuzyn teraz chodzi. On jest mechanikiem samochodowym. Ten nie był mechanikiem samochodowym. To jest o tyle dziwne, że kiedyś tam był mechanik samochodowy, wszystko. I pamiętam, że w latach chyba 50. nauczycielka, która tam mówiła, że tam 60. też, ona zaczęła chyba. Ona mówiła, że tam płacili za praktyki. Potem zmienił się ustrój i nie płacili za praktyki. I tam były szkoły tak, był ślusarz mechanik, tokarz, frezer, spawacz, kowal, potem była kontrola jakości jakaś, to nie wiem, co tam robili. Były dwie ślusarnie, były krawcowe, byli fryzjerzy, był mechanik samochodowy właśnie, pamiętam, tak mój ojciec tam też szkołę kończył. I coś tam jeszcze było dużo, a tak wielozawodowe piekarze czy tam sprzedawcy to mieli swoje praktyki oddzielnie, nie? No i potem jak ja poszedłem, to już było tak, nie było ślusarz, nie było ślusarz. Potem była spawalnia też, była kuźnia, była kontrola jakości, były te tokarki, frezarki, były tokarze. Było tak, spawacze, kowale, czy kowal, tokarz, ślusarz i krawiec, nie? I tam na kontroli kości też byli ci z innych z takich samochodów. To mieliśmy tam, bo na przykład mieliśmy jedną ślusarnię, potem mieliśmy na maszynach, potem mieliśmy drugą ślusarnię cały rok, trzecią mieliśmy tak. Pierwsze to było kontrola kości, potem byliśmy takim domstal, taki zakład istniał na zwolnienie 6 tygodni, za darmo robiliśmy oczywiście, w ramach praktyki, potem wracaliśmy chyba na spawalnię, potem na kuźnię trochę i potem na ślusarnię, nie? Na ślusarnię zdawaliśmy tytuł zawodowy, to było proste, robiliśmy takie stopki, co wiecie, jak drzwi otwieracie i powstała taka stopka odginacie, żeby się nie zamknęły, nie? Tak w latach sklepach są czasami. Takie stopki robiliśmy, no zaliczyłem, potem był egzamin, mieliśmy mieć ustny, ale zrobili nam pisemny, no i wszystko, nie? Zdałem, mam tytuł zawodowy, mam szkołę ukończoną. Potem za nauką mamy poszedłem do liceum, ale to była straszna szkoła i po półroczu zrezygnowałem. Więcej mi nie było niż byłem i zrezygnowałem sam po półroczu. Poczekałem ten drugi semestr i poszedłem sobie do szkoły mechanicznej.
w miastku do technikum i w technikum było lepiej. Znałem nauczycieli, byli kumple też. W dalszych klasach już było wiadomo, pierwszą skończyli, ja byłem w liceum w tym czasie. A niektórzy nie zdali, co zostali. I było tak, że dużo z tych, które tej szkoły chodziło, z tych, co ja byłem z nimi po prostu w zawodówce, nie? Kumpli. Dużo koleżanek, dużo kumpli. No i jakoś skończyłem tą szkołę, robiłem, obroniłem pracę dyplomową praktycznie, pisemnie, zdałem maturę pisemną, zdałem maturę ustną. Zdawałem tak. To było tak, że to nie była nowa matura, to była jeszcze w 2005 roku, była stara. Powiem wam, że tak, że w drugiej klasie zawaliłem z narzędzia technikum, narzędzia i obrabiarki i komisa nawet oblałem. Był to ciężki przedmiot, bo wyszło tak, że w pierwszej klasie moi chodzili na ruski, ja chodziłem na niemiecki, bo mi było łatwiej z niemieckiego i zdałem, a w drugiej klasie się zrobiło tak, że jak ja miałem, jak moja klasa mechaniczna chodziła na niemiecki, miała rosyjski, to dwie godziny, to klasa dziewczyn, bo byliśmy dziewczynami połączeni w technikum, bo nas dużo wtedy, 30 osób, miała dwa okienka. No jak ja miałem narzędzia, to one miały niemiecki. Ja chodziłem na narzędzia tu i na niemiecki. Ale z niemieckiego sobie poradziłem, tak na narzędzia był trudny przedmiot i oblałem. I na komisja też się jakoś oblałem, nie wiem dlaczego. No i poszłem potem drugi raz do tych klas, nachodziłem na pierwszy semestr, chodziłem tylko na tą